Teraz tak, wszelkiego rodzaju zagrożenia poza domem. To są najczęściej zakupy. No, szczególnie popularne wśród kobiet. Często mamy do czynienia z taką pozycją strusia, czyli głowa daleko w straganie, a torba i reszta części ciała z tyłu. I to jest najbardziej dogodna sytuacja do tego, żeby dokonać kradzieży, bo to są już sytuacje proste. Sprawca posługuje się albo skalpelem, albo żyletką, żeby rozciąć torbę, jeżeli ta jest zamknięta, a nie można jej łatwo otworzyć. Dalej to jest wykorzystanie okazji, że torba w ogóle jest niezamknięta, żeby do niej sięgnąć. Tutaj no, nie jest to tak, że coś się dzieje nagle. Najczęściej sprawcy, czy zazwyczaj przy kradzieżach tego typu sprawcy nie działają sami, tylko działają w zespołach. 3, 4 i więcej osób. Pierwsze co, to jest sprawdzenie, czy osoba jest, jak to mówią w slangu, czy jest elektryczna, czyli na dotknięcie, na jakiś ścisk reaguje mniej czy bardziej. Jeżeli jest bardzo ostrożna, odwraca się, sprawdza i tak dalej, no to z takiej osoby się rezygnuje. Jeżeli osoba jest w miarę taka mało reagująca, to po prostu się za tą osobą chodzi i wykorzystuje się dogodną sytuację do tego, żeby tą osobę okraść, najczęściej z portfela, z portmonetki i tak dalej. Więc to często nawet może być kilkugodzinna obserwacja, aż do tego momentu, kiedy stwarza się sytuację poprzez stworzenie tłoku, czy to przy straganie, czy przy wejściu, czy wyjściu z autobusu. Na szczęście tutaj kradzieże w autobusach są dosyć sporadyczne, za to jest sporo kradzieży właśnie na targowisku, na Głogowskiej, czy też na ciągach sklepowych w poszczególnych sklepach. I wtedy jest to troszeczkę dociśnięcie osoby przez inne, po to, żeby ta torba, żeby osoba przestała jakby czuć torbę. I wtedy jeden ze sprawców dokonuje kradzieży, natychmiast przekazuje ten portfel innemu współsprawcy i sprawcy się oddalają. Także nawet jeżeli by osoba zorientowała się, że osoba, która stoi przy niej, może być sprawcą, to ta osoba za moment już nie ma przy sobie nic i właściwie jest w stanie się wyprzeć każdej sytuacji. Jak się ustrzec? No to przede wszystkim tak, że na zakupach torba jest zasadniczo zamknięta, jest trzymana z przodu, dociśnięta ręką i w ten sposób się poruszamy i przemieszczamy, że nie należy się spieszyć i tak dalej pochopnie, bo często to jest pośpiech przy zakupach, zostawienie tej torby. Często też jest tak, że po prostu portfel się zostawia na ladzie sklepowej czy na tej gdzieś w miejscu, gdzie się płaci na straganie i zaraz gdzieś znajduje swojego właściciela. Kolejny problem, który się przy tym pojawia, to są karty kredytowe. Zdarza się, i to wcale nierzadko, że osoby, żeby zapamiętać kod PIN do karty, po prostu zapisują sobie albo na karcie bezpośrednio, albo też na karteczce, którą się bierze do portfela chowa. Jeżeli się traci portfel, to się traci i tą karteczkę, i tą kartę. Więc w ciągu najbliższych kilkunastu minut należy się spodziewać, że nastąpi próba czy wypłata z najbliższego bankomatu. Potencjalnie sprawca powinien się obawiać, bo tam jest kamera, która nagrywa wszystko, ale jeżeli się założy okulary, czapkę, bejsbolówkę, podniesie kołnierz albo zasłoni twarz czymkolwiek, łącznie z tam szalikiem, to właściwie sprawca jest nie do rozpoznania ze zdjęcia i jest to przedsięwzięcie w miarę bezpieczne. Także tutaj taka rada, jeżeli idziemy na zakupy, to bierzmy tylko tyle pieniędzy, ile nam jest faktycznie potrzebne. Często jest tak, że ktoś podejmuje większą gotówkę pieniędzy z banku czy z bankomatu, idzie na zakupy i wtedy no, pada na kilkaset czy na kilka tysięcy złotych. Dwa, jeżeli nie mamy takiej potrzeby i nie zamierzamy wypłacać pieniędzy, to po prostu nie zabieramy ze sobą żadnych kart, nie zabieramy dokumentów typu dowód osobisty i tak dalej, bo no, jest mnóstwo problemów z wyrobieniem po prostu tych dokumentów, trzeba się nachodzić. A często te dokumenty też mogą być wykorzystane do jakichś oszustw i dalszej działalności przestępczej, więc po prostu nie warto
A często tak jest, że po prostu nosimy wszystko w komplecie z przyzwyczajenia, no bo tak się nosi po prostu i dopiero, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Dalej, to są takie wyłudzenia na kuferek, to się popularnie mówi. Osoba zaczepia, często to jest w rejonie banku, potencjalną ofiarę, oferując po dobrej cenie złote jedno pensówki. Że jest przebicie, że ta osoba jest w trudnej sytuacji, potrzebuje gwałtownie pieniędzy, musi to zbyć, a nie ma takiej możliwości, no i oferuje w dobrej cenie. W tym momencie najczęściej, jak już ta ofiara tą przysłowiową rybkę łapie, jest chętny, bo pojawia się gdzieś tam potencjalnie dobry zarobek, to pojawia się drugi współsprawca, który twierdzi, że jest zainteresowany także tym zakupem. Nie? No to wtedy mogą być równe manewry, to, że na przykład ten drugi współsprawca mówi, dobra, to niech mi pan da jedną sztukę, ja tu zestaw zostawiam domu, czy coś, idę to sprawdzić do jubilera, czy to nie jest jakieś oszustwo, nie? Oczywiście idzie, po pewnym czasie wraca, potwierdza, to jest jedno, no i następuje transakcja pomiędzy tymi dwoma współsprawcami. Z dobrą ceną, no bo ten potwierdza faktycznie okazję, jak cholera to się nigdy nie zdarzy, no jest okazja zarobienia. No wówczas ta ofiara, no skoro już jeden kupił i jest dobra cena, sprawdził jubilera, oryginalne złote, no to dlaczego miałbym nie zarobić? No i też albo się wypłaca pieniądze, albo się idzie do domu, bierze się te jedno pensówki, ta kogo stać, jedna, dwie czy pięć, a na końcu się okazuje, że to ładnie podpolerowane monety z tombaku są i są warte tyle, ile ten tombak, nie? Przysłowiowy i tak można zostać w dość klasyczny sposób. Nie ma roku praktycznie, żeby tak na naszym terenie dwie, trzy osoby nie złapały się na ten moment, na ten motyw dokonania oszustwa, a też jak się tak z zewnątrz pomyśli, to wydaje się to od razu być grubymi nićmi szyte. Jeszcze z bankami. Zdarzają nam się kradzieże, czyli to albo napad rabunkowy klasyczny, czyli użycie siły, uderzenie osoby, przewrócenie, podduszenie i kradzież pieniędzy, albo manewr no, będący, można powiedzieć, klasyczną kradzieżą. To jest tak, że od czasu do czasu zdarzają nam się, że można wnioskować, że sprawcy obserwują banki. Czyli obserwują, czy osoba właśnie taka potencjalna, to na 10 w 9 przypadkach będzie to kobieta, jeżeli starsza, to tym bardziej, że osoby zauważają, wręcz obserwują, że idzie do banku, wypłaca większą kwotę pieniędzy. I dalszy model jest taki, że albo to jest klasyczna sytuacja, że wyrywa się torebkę i ucieka, jak się broni, no to się używa siły, albo też takiego bardziej działania no, skomplikowanego, ale również skutecznego. Bo to osoba stoi na przystanku z tymi pieniędzmi, które podjęła w banku i w pewnym momencie podchodzi mężczyzna i raptem rozsypują mu się pieniądze. No oczywiście wszyscy pomagają zbierać. On te pieniądze przelicza i się okazuje, że no nie zgadza mu się kwota, bo jest mniej niż miał, nie? No więc ma pani pieniądze? No ma, to niech pani pokaże, nie? No i osoba mówi, nie, ja wziąłem w banku, to są moje pieniądze, jak wyciągnę tylko te pieniądze, to najczęściej jest tak, że jest łaps za pieniądze i wszyscy uciekają, nie? No i tak się kończy sytuacja. To, o którym zdarzeniu mówię, to jest zdarzenie z końca ubiegłego roku. Ale praktycznie nie ma roku, żeby coś w podobnym stylu się nie pojawiło. Więc to jest takie znowu wykorzystanie sytuacji, tworzenie sytuacji dogodnej do dokonania kradzieży. Jak można zapobiec? No jeżeli jest to osoba w zaawansowanym wieku, czy w ogóle, która nie czuje się pewnie, to najczęściej, jeżeli trzeba już te pieniądze podjąć, to jest no, pójście do banku z osobą, z córką, z zięciem, z wnukiem, z kimkolwiek, ale w towarzystwie, żeby nie pozostawać samemu. Żeby odpowiednio te pieniądze zabezpieczyć, żeby to nie była przysłowiowa tytka, tylko żeby to było pieniądze schowane i tak powiem, jak dwie osoby chronią, no to zazwyczaj nic złego się nie powinno stać. A jeżeli
Jeżeli można, to najlepiej jest dokonywać przelewów bezgotówkowych, czyli internetowe konta. Ja wiem, że Państwo też chodzicie i macie informatykę studiujecie, więc myślę, że konto internetowe dla Was nie powinno być czymś, co Was przeraża. Czyli tam, gdzie jest obrót bezgotówkowy, on najczęściej jest zdecydowanie bezpieczny i nie ma tych sytuacji, które stwarzają dogodność do wyłudzenia, okradzenia, czy też tego typu sytuacje, które opisałem.